jesteśmy w miejscowości, która się nazywa Hannibal w stanie Missouri. I tutaj w latach swojego dzieciństwa, od kiedy miał 4 lata do kiedy miał lat 17, mieszkał Mark Twain, czyli Samuel Clemens tak naprawdę. W tym domu właśnie mieszkał. Tam go widać w oknie, gdzie sobie stoi i przypomina swoje lata młodości i dzieciństwa. Jak sam powiedział, jak tutaj trafił po wielu, wielu latach, kiedy był już znanym pisarzem, chociaż bankrutującym w pewnym momencie, to pomyślał, że tak naprawdę jest cały czas chłopcem i przygody Toma Sawyera, a poza tym Huckleberry Finn, do tego jeszcze była Becky Thatcher i tak dalej, to właściwie cały czas są z nim w jego życiu. A tak naprawdę to śni długi sen. Wszystko bardzo ładnie w Hannibal odświeżone, odrestaurowane i naprawdę dla miłośników prozy, poezji i fraszek, czy tych krótkich takich, bardzo ciętych, mądrych. Myślę, że dwie osoby w anglosaskiej literaturze miały taki język. Oscar Wilde i właśnie Mark Twain. Dla wielbicieli tego typu twórczości to miejsce Hannibal w stanie Missouri jest konieczne, żeby odwiedzić.